Są to ludzie z powołania. Państwo dobrze wiecie, no powinniście wiedzieć, może nie wszyscy tak dokładnie analizują sytuację oświaty, ale jeżeli chodzi o pewne kwestie związane z oświatą, to nakłady są naprawdę centralnie bardzo małe. I tak było praktycznie od zawsze. Ktoś, kto chciał być nauczycielem, zdawał sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo, że nie będzie tutaj jakichś wielkich wyróżnień finansowych. Nauczycieli już brakuje. W dużych miastach jest to bardzo widoczne. U nas jeszcze nie, ale lada moment tak będzie, bo jak wspomniałem, jest to grupa, taka specjalna grupa z powołania, więc nie każdy będzie w tej chwili chciał tak wykonywać pracę na rzecz społeczeństwa. Mogę nawet użyć tego słowa prawie nieodpłatnie. Dlatego bardzo miło będzie dzisiaj, Szanowni Państwo, pogratulować Wam za to, że przybyliście, za to, że awansowaliście. Dziękuję Wam za poświęcenie, za wszystko, co zrobiliście dla społeczeństwa. Olbrzymie gratulacje. Pan Przewodniczący za chwilę odczyta list gratulacyjny z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i poprosimy może panią Joannę Andrzejczak. List gratulacyjny. Wójt gminy Kościelec i przewodniczący rady gminy Kościelec składają serdeczne gratulacje pani Joannie Andrzejczak z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Wraz z gratulacjami proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów i satysfakcji spełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Podpisał przewodniczący rady gminy i wójt gminy Kościelec. I poprosimy teraz panią Małgorzatę Drost. Też pani uzyskała stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, tytuł, tak, stopień. Gratuluję. Treść podobna, więc nie będziemy odczytywać. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskała pani Karina Iwona Kos-Wojciechowska. I teraz mamy nauczycieli mianowanych. Poprosimy panią Agnieszkę Szewczyk. Pragniemy pogratulować również pani Aleksandrze Górlace. Nauczycielem mianowanym została również pani Joanna Milewska. Gratulujemy również pani Katarzynie Sujeckiej. Awansowanym nauczycielkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.